Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie MageT, witam Was moi drodzy w kolejnym takim dosyć krótkim materiale. Otóż już niezliczoną ilość razy pojawiło się pytanie, jakich modów używam i jak one się nazywają. Używam tylko i wyłącznie paczki Aslaina. Jak mody się nazywają, nie mam pojęcia. Dlatego, że mam zaznaczone wszystkie mody, których używam i przy nowej aktualizacji po prostu tylko klikam dalej i się same instalują te same mody. Ale żeby Wam troszeczkę tutaj podpowiedzieć, jak się to nazywa i co robi i skąd to wziąć, to nagrywam Wam ten materiał, żebyście mogli sobie zerknąć, z czego ja korzystam. Niestety nie mam możliwości pokazania Wam tych obrazków w większej rozdzielczości. Mogę jedynie zrobić coś takiego. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o pokazanie Wam tych modów. Nie będę ich pokazywał w bitwie, bo każdy, kto chce je zobaczyć, może sobie przełączyć dowolny inny materiał i zobaczyć, co to jest. Panele boczne, czyli pokazywanie stanu drużyny, pasków HP, dodatkowych informacji. Jeżeli chcecie, ja ich nie mam, więc to jest mod numer 1. Mod numer 2 to jest ilość HP w punktach, a nie w ikonki poszczególnych okrętów. Czyli tutaj mamy informację, że drużyna jedna ma tyle punktów HP w sumie, a drużyna druga ma tyle punktów HP w sumie. To jest drugi modzik. To jest modzik, o której pytaliście ostatnio dosyć często, czyli informacja o tym, jak pokazywane są właśnie te umiejętności przeciwnika, czyli WRK i PRK. Niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy to jest całościowe konta, czy na danym okręcie tego gracza, czy jak to jest liczone, ale zawsze jest to jakaś tam podpowiedź na temat tego, z kim mamy do czynienia. Więc modzik jest w tej sekcji na Aslainie. I tutaj mamy również wersję jednej z osób, która przychodzi do mnie na streamy, czyli Vito74M. Tu mamy w wersji takie troszeczkę bardziej humorystyczne. Mamy albo kolory, gwiazdki, albo warzywa i owoce. No to pomidory, wiadomo, co jest co, a tutaj mamy kolorowo, się to nam zmienia. To dosyć fajne, takie bardziej humorystyczne. Może to zainstaluję, chociaż nie wiem, czy to będzie się Wam się podobało. Więc tak to wygląda. Ja mam wersję póki co gołą. Światła znowu nie wcisnąłem mikrofonu i coś mi się tu spieprzyło, więc, ale już nie będę nagrywał tego chyba z 5. raz, żeby znowu to powtarzać. Światła kierunkowe, idziemy dalej. Należałoby dodać, że wszystkie mody, które Wam pokazuję, są uznane za w pełni legalne przez Wargaming, także teksty typu, że to jest cheat, daje nielegalną przewagę, można sobie wsadzić między... No dobra, można sobie wyrzucić, powiedzmy, żeby tutaj mięsem nie rzucać. Wargaming uznaje, że to jest ok, więc tego się trzymajmy. Jak komuś się nie podoba, to niech nie instaluje. Co dalej? Odznaki w bitwie. To jest to, co też dobrze znacie dosyć z moich streamów. I wygląda to następująco. Co dalej? Bardziej widoczne wyuczone perki kapitańskie. Zamiast po prostu takiego ptaszka, jak jest to standardowo małego, mamy tutaj taką rameczkę, która nam po prostu uwidacznia bardziej to, co mamy na kapitanie. U mnie się to przydaje, żeby na streamie czy na materiale pokazać dokładniej te konkretne perki, których używa kapitan. Rozbryzgi na wodzie po trafieniu pociskiem. U mnie w wersji starej, nie chcę sobie tego usuwać całkowicie, ale te nowe dosyć mocno ograniczają widoczność. Jak strzelamy w niszczyciel albo strzela kilka okrętów, to często ta woda go zasłania i jest ciężko go po prostu trafić. Fajnie by było, gdyby były pokazane kontury tutaj, jeżeli okręt mamy wykryty i go widzimy, to kontury, gdyby pokazane były tutaj na tle tej wody, byłoby łatwiej. A tak, no niestety, jak te rozbryzgi nam zasłonią okręt, to ciężko jest czasem wziąć poprawkę, zobaczyć, w którą stronę odpłynie. Ulepszony czat, można go sobie przesunąć, można go sobie dostosować rozmiarowo, co chcemy, jakie informacje i takie tam inne pierdoły. Ja go mam po prostu w innym miejscu, dlatego tego modu używam, żeby nie zasłaniał mi miejsca, w którym mam listę wydarzeń ze streama. Także to jest jedyna przyczyna, dla której używam tego. Wcześniej to było wymagane, żeby działał mod, który pozwalał rysować taktyki na minimapce, ale tego moda niestety już nie posiadamy. I tutaj takie drobne zmiany kosmetyczne. Nagrywanie powtórek z bitew aktywuj. Wyłącz limit maksymalnej ilości powtórek. Standardowo Wargaming ustawił to tak, że nagrywa nam się tylko 30 powtórek ostatnich. Kolejne są nadpisywane. Ja mam włączone tutaj to, żeby po prostu tego czegoś nie było. Nie ściszaj dźwięku z gry, kiedy jest zminimalizowana. To też się przydaje, no, zwłaszcza streamerom. Wam się raczej za bardzo nie przyda, ale jeżeli jesteście w bitwie i wychodzicie do pulpitu, no to czasem warto coś usłyszeć. Ale ja często grzebię sobie tutaj w OBS-ie, grzebię sobie tutaj w programie do rozdawania nagród, tam odpalam coś na streamie, także takie momenty ciszy byłyby trochę może niepożądane, dlatego mam ten modzik zainstalowany. Kolejny kolejny mod to jest limiter FPS-ów, mogę sobie tutaj zwiększyć ten limit, no mój sprzęt pozwala na nawet 144 byłoby ok, ale monitor jest troszeczkę gorszej jakości, więc tutaj aż takiej różnicy nie będzie. W związku z czym FPS-ów mam maksymalnie 120. I to jest wszystko z modów, których używam. Kiedyś używałem jeszcze kolorowego podglądu okrętów, jak chciałem robić screeny do gameplayów czy innych pierdołów, ale w tej chwili wszystkie okręty mam zbadane i oblokowane, więc nie potrzebuję tego moda już, także to jest wszystko. Także podkreślam, wszystkie mody, które są przeze mnie używane, są dostępne w parce Aslaina i są przez Wargaming uznane za legalne. Także dyskusję na temat legalności zapraszam do toczenia gdzie indziej, a nie pod tym materiałem. Po prostu tu chciałem Wam podpowiedzieć, czego używam, jak się to nazywa i gdzie to można znaleźć. Panele boczne na szybciutko jeszcze przelecimy sobie. Panele boczne mamy. Paski z życiem drużyn i muszę przełączać tutaj na pulpit, bo mi wtedy nie czyta przycisku od mikrofonu. Markery nad celami. O, tak ma być. Też nie będę instalował, więc nic się nie stanie. Światła kierunkowe w wersji standardowej. I to tyle, jeżeli chodzi o światła. Znowu nie wcisnąłem. Także mamy inne opcje graficzne, ale ja korzystam z tej, bo jestem do niej przyzwyczajony. Odznaki w bitwie. Stare rozbryzgi, żeby lepiej widzieć cel. Ulepszony czat. No i FPS-y, powtórki i dźwięk po wyjściu na pulpit. To jest wszystko, z czego ja korzystam, także mam nadzieję, że Wam tutaj troszeczkę pomogłem. Nie będzie trzeba już pytać po raz 1504 czy 5. MageT, a ten modzik to jak się nazywa, skąd go masz, jak go zainstalować. Mam nadzieję, że wiecie jak zainstalować. Teraz wiecie skąd mam i jak się nazywa. Także w tym materiale wszystko, do usłyszenia i na razie.